Rafał Bujnowski to artysta, który kiedyś był związany z grupą Ładnie. I on z wszystkich członków najwięcej wprowadził refleksji konceptualnej do swojej sztuki. I fantastycznie zawsze umiał łączyć swoje bardzo duże zdolności, takie manualno-malarskie, graficzne, z dość tak precyzyjnie skonstruowaną ideą, z takim precyzyjnym konceptem swoich prac. I tutaj pokazujemy dwie prace jego, które są związane z osobą Jana Pawła II. Rafał Bujnowski urodził się w Wadowicach i tam również chodził do szkoły. Także ta atmosfera tej wadowickiej świętości w jakiś sposób wpłynęła na jego wrażliwość, a właściwie na jego pomysłowość. W Muzeum w Wadowicach Rafał Bujnowski znajduje jedyny mebel, który zachował się z domu rodzinnego papieża. I dlatego praca jest zatytułowana Ostatni zachowany. I on postanowił, korzystając z pewnych metod edycji rzeźbiarskich, gdzie na zasadzie oryginału może funkcjonować 8 odlewów, postanowił skopiować etażerkę papieską w 8 egzemplarzach, rozmnożyć świętość. Niestety okazało się, że artysta nie uzyska zgody na sfotografowanie i zmierzenie i opisanie tego mebla, takie, które pozwoliłoby mu na wykonanie kopii u jakiegoś wybitnego stolarza. No więc wtedy poprosił mnie, ja poszłam do arcybiskupa Nycza, napisałam pismo wyjaśniające całą sytuację, obiecując, że ta praca nigdy nie będzie pokazywana w jakichś takich pornograficzno-ryzykownych kontekstach i dostałam taką zgodę. I zrobiliśmy zdjęcia, zrobiliśmy pomiary, znalazłam bardzo wybitnego twórcę mebli antycznych, który wykonał 8 kopii. W naszej kolekcji jest 7. Jest to praca, która ma dosyć zawiłą interpretację, ponieważ ona jest trochę ironiczna, a trochę jak gdyby oddająca atmosferę miejsca, atmosferę tematu. Papież stał się w Polsce istotą tak ważną, właściwie stał się symbolem, pomnikiem w tej chwili, już jest święty, więc już w pewnym sensie go nie ma między nami, tylko jest ponad nami. I tutaj jak gdyby artysta chciał rozmnożyć, powiększyć tą ilość świętości. Ale ze świętością jest tak, że im bardziej się ją powiększa, tym ona staje się bardziej niejaka. Tej pracy na ekspozycji towarzyszy inna seria dotycząca Jana Pawła, mianowicie portret papieża, który został namalowany według instrukcji stworzonej przez Bujnowskiego. Jest taki w 6 kadrach obraz, który przedstawia, jakie ruchy malarskie trzeba wykonać, żeby uzyskać obraz przypominający Jana Pawła II. I potem na podstawie jak gdyby tej własnej instrukcji artysta stworzył serię 33 egzemplarze. To jest rodzaj edycji takiej malarskiej, w symbolicznym numerze, przedstawiający papieża, który za każdym razem, mimo tego, że jest tutaj jeden schemat malowania, ma leciuteńko inną taką melodię psychiczną w twarzy. Także to jest Rafał Bujnowski w wersji komentującej Jana Pawła II.